temat tego produktu. Według mnie gameplayowo FIFA 20 jest najgorszą grą, jaka wyszła od FIFA, od kiedy jest Ultimate Team. Był 10 maja 2020, kiedy umieściłem film, że kończę z FIFA 20. Jest 16 maja 2021, a ja właśnie skończyłem z FIFA 21. Il est passé. Ouais, danger éloigné, mais ça joue. Oh, il est partout, encore lui. Oh. Ja pierdolę, kurwa. I szczerze, no nie wiem, co mam wam powiedzieć. Skopiować zeszłoroczny filmik i zamiast FIFA 20 wstawić FIFA 21? To byłoby bez sensu, dlatego trzeba powyzywać znowu FIFA, znowu we wrześniu do niej wrócić, a w maju pewnie zakończyć. Jeśli miałbym powiedzieć, co pozytywnie wpłynęło na FIFA 21, na pewno były to autobloki. Kurwa, nie mogę z tego nagrać. To deliver the cross. Can he make it count? Takes aim. Able to get his body in the way. No dobra, to teraz pogadankę i zastanawiam się, czy przekopiować wam cały poprzedni filmik i wstawić tylko FIFA 21, czy jednak powiedzieć coś więcej od siebie w tym roku, bo ja wiem, że jestem hipokrytą, bo w zeszłym roku nagrałem filmik, że FIFA 20 to gówno, później grałem w FIFA 21 jeszcze więcej, streamowałem po 160 godzin na Twitchu, co w ogóle jest niedorzeczne, że grałem tak dużo w tą grę. Każdą ligę weekendową zagrałem w tą grę, ale powiedziałem sobie po ostatniej lidze weekendowej basta, stop. Wiecie dlaczego? Powód jest prosty. Kiedy odpalam streama, jestem zazwyczaj szczęśliwy, zadowolony, ale po paru meczach FIFA, nie dość, że jestem wkurzony, to jeszcze nawet moje zdobywane bramki w grze nie sprawiają mi radości. Po prostu tryhardujesz po to, żeby strzelić jakąś zwykłą bramkę, tam są autobloki, tam jest po prostu jakiś kosmos, i czas sobie to odpuścić. Ja wiem, że sporo z was będzie mnie hejtowało w komentarzach, jakby luz, chillera. Możecie też napisać w komentarzach coś mądrzejszego, kiedy skończyliście z FIFA 21, jeżeli w nią graliście, albo może są osoby, które twierdzą, że FIFA 21 jest najlepszą edycją, bo według EA i według statystyk FIFA ma 30% graczy więcej niż w zeszłym roku FIFA Ultimate Team. Wow! Może po prostu więcej jest casuali, ludzi, którzy po raz pierwszy kupili tą grę, ale ja tego po prostu nie czaję, nie rozumiem. No ale wiecie, jest jak jest. W sumie ja też przyczyniam się do promowania tej gry, bo streamuję ją, wrzucam na YouTubie i w sumie jak ktoś obejrzy, to myśli, że fajna gierka, a jest jak jest. Szkoda, bo lubię komentować tą grę, naprawdę uwielbiam ją komentować. Jakby to ta komentatorka FIFA jest dla mnie czymś ekstra, po czym jak gram, to się frustruję. Po prostu szkoda mi siebie i wiem, że mogę mieć problemy trochę z materiałami, bo dla BetClicka, jak wiecie, współpracujemy z BetClickiem i wrzucam do nich materiały i kiedy nie będę miał FIFA, to będzie mi ciężej coś wymyślić, zwłaszcza, że jest euro, ale może po prostu nie będę grał w FIFA jako mecze, ale jakieś tam tosy, paczki, to w sumie co zrobię? Co mnie to? W sumie spoko, jakby to mogę, bo to sprawia jakąś radość, bo są karty i to tak jakbym se Panini otwierał, więc to zostawię, ale meczów w FIFA w tym roku znowu muszę dodać gwiazdkę. No chyba, że z chłopakami z fantazy coś skleimy, to jeszcze dam się namówić na jakiś mecz wokół Euro czy coś, ale wiecie, to tylko z nimi. Żaden Food Champions, Division Rivals, nie. Ja znowu mógłbym się tutaj rozwodzić 17 minut tak jak rok temu, ale wystarczy, że sobie obejrzycie tamten filmik, dołożycie autoblok i to, że gra jest moim zdaniem bardziej niegrywalna niż rok temu, gdzie rok temu ja bym ocenił FIFA 20 na 1, a FIFA 21 na pół w tym momencie, jeżeli chodzi o ocenę moją. A ja wiem, że oni powiedzieli, że w tym roku to będzie przełomowy rok dla gier sportowych, ale ja się boję, co to będzie naprawdę, bo chciałbym, żeby było coś takiego, że ja przez cały rok gram w FIFA i powiedzmy 6 dni w tygodniu jest co w niej robić, a co najlepsze, każdy mecz albo większość sprawia przyjemność i wasze bramki was cieszą, bo jedyne bramki, które mnie cieszą aktualnie, to tamte, gdzie zawijam Benzemą Rogala po długim, bo akurat nie było obrońcy przede mną i nie było autobloku. Już nawet nie chce mi się wspominać o takich akcjach jak tutaj są, gdzie nie wiadomo co porusza piłkę, ale no wiecie, no widać ewidentnie, że gra ma wpływ na to, co się wydarzy, mimo że na przykład twój Carlos Alberto jest na linii strzału, odbija piłkę w drugą stronę, to jakaś
Niewidzialna moc przesuwa i tak piłkę do twojej bramki. No przecież to szlak idzie człowieka strzelić, jeszcze jak walczysz o jakąś rangę. To przecież no, to jest jakiś dramat, no ale... Co można więcej zrobić? Ja dokładnie tak jak rok temu. W tym roku zaczynamy więcej Warzona grać. F1 jak wyjdzie, będziemy grali w F1. Diablo 2 Resurrect, jak betę bym dostał, to też zapraszam. Wszystko na twitch.tv/kamyk. Praktycznie codziennie będą live'y. Teraz sobie robię przerwę do środy. Robię format kompa, poustawiam sobie stanowisko lepiej, żeby te streamy wyglądały jeszcze ciekawiej, jeszcze fajniej. Może jakieś właśnie pomysły na streamy, żeby tam coś się zadziało. No, a na was ja liczę w komentarzach. Ja wiem, że wy mi pomożecie, ja wiem, że wy odezwiecie się w komentarzach. Ja wiem, że i tak nikt tego nie przeczyta z jej wyjścia, no przecież no, gdzie tam oni mają nas trochę, wiadomo, że w poważaniu. Natomiast chciałbym, żebyście się odezwali. No i tak jak mówię, zostawiam sobie furtkę na paczki w FIFA tylko i wyłącznie, jeżeli będzie jakaś seria z ekipą, albo dostałbym dobry hajs, żeby zrobić jakiś filmik, jakiś turniej. To wtedy po prostu za pieniądze się sprzedam i tyle, że jeżeli na przykład jakaś firma się odezwie, że ma być turniej w FIFA albo jakiś mecz w FIFA, spoko, zrobię, dajcie pieniądze, ja wam wrzucam. I to tylko tyle, więc jakby jestem szczery wobec was i mówię jak będzie. Sam już nie będę grał na streamach oraz na YouTubie w same mecze i ta furtka na otwieranie paczek jest dla zostawiona. I to tyle. Także dajcie znać w komentarzach, chętnie poczytam i podyskutuję z wami w tym roku w komentarzach. Będę się odzywał tam do was, lajkował i tak dalej, więc zróbmy sobie takie małe formy dyskusyjne pod tym postem. No to tyle. Żegnam FIFA 21. Było chujowo.